Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i widzę, że jest cały czas zapotrzebowanie na jogę, więc zgodnie z Waszym życzeniem będzie joga dynamiczna, dzisiaj z wykrokami do tyłu. No to co, zaczynamy. Stopy na szerokość Waszych bioder. Wdech unosimy wysoko ramiona, wydech ugięte kolana skłon do przodu, wdech wysoko do góry. I wydech, skłon. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Do pozycji psa. Z głową w dół maszerujemy w miejscu, rozciągamy łydki, tylną część nóg, patrzymy tutaj na tą przestrzeń między dłońmi. Już tą lampę przestawić, ciemno się zrobiło. Do pozycji na czworaka, wdech, patrzymy do przodu, wygięte plecy, wydech, pies głową w dół, wdech, mogą być kolana opuszczone lub lekko trzymamy parę centymetrów, milimetrów nad podłogą, wdech, wydech, pies głową w dół. Jeśli możecie jeszcze 5 powtórzeń, 5. 4, 3, 2, 1. To pozycja na czworaka. Lewa noga do przodu. Znajdźcie pozycję, na ile jesteście w stanie przesunąć bedra do przodu i w dół, w stronę lewej stopy. Pośladek prawej ściągnięty, kiedy biodra są w dół. I teraz z wdechem unosimy ramiona, ruch do tyłu i wydech do przodu. Możecie się lekko pochylić też do przodu. Będzie głębsze rozciąganie bioder. Wdech i wydech. Ściągam mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3. 2. 1. Do pozycji psa z głową w dół, maszerujemy w miejscu. I teraz stopy na zewnątrz i do środka. Lewa, prawa, do środka. Prawa, lewa, do środka. I znowu lewa. I prawa. I na przemian. Jeszcze 3 powtórzenia. 3. 2. 1. Do pozycji na czworaka. Pies, głowa do góry, wygięty kręgosłup. Wydech. Pies głową w dół znowu. Wdech. I wydech. Wersja trudniejsza. Kolana utrzymujemy parę milimetrów nad podłogą. Wdech. I wydech. Jeszcze 3 razy. 3. 2. 1. Prawa noga do przodu. Znowu sprawdzamy, jak nisko możemy zejść, ale stopa w linii z kolanem. Pośladki ściągnięte. Wdech. I wydech. Czujemy, jak rozciąga nam się prawe biodro, przednia część lewej nogi, lewe udo. Jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2.
I jeden. Wracamy do pozycji. Wsadz głową w dół, maszerujemy w miejscu. Super. Nie ma jak. Zajebiste są te reklamy po prostu. Maszerujemy do przodu i do tyłu. Wdech, pies głową w dół, wydech do przodu, ściągamy mięśnie brzucha. Mniejsze lub większe kroki. Dalej lub bliżej dłoni. Może nawet tylko jeden duży krok. Do przodu i do tyłu. Znowu próbujemy na przemian. Raz z prawą nogą zaczynamy, raz lewą. Jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. 1. Na czworaka. Lewa noga do przodu. Prawa stopa, palce podkurczone, mocno ściągnięty pośladek. Kolana na macie, na podłodze, wdech i wydech próbujemy unieść. Wdech i wydech, nie musi być wysoko. Wdech i wydech. Kto utrzymuje równowagę? Ramiona wzdłuż ciała. Albo unosimy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Kto może, to trzymamy. Może być kolano na podłodze. Mocno ściągnięty prawy pośladek. Uśmiech na twarzy, trzymamy. 3, 2, 1. Pozycja psa z głową w dół. Maszerujemy w miejscu. I znowu małe lub większe kroki do przodu i do tyłu. Próbujemy angażować mięśnie brzucha przy kroku do przodu. Ściągamy mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. 5. 4. 3. 2. I 1. Dobrze, teraz prawa noga do przodu. Lewa, palce podkurczone. Wdech i wydech. Nie myślcie o unoszeniu biodr, myślcie o wypychaniu pięty do tyłu. To jest najpierw ruch do tyłu, a potem dopiero jest do góry. Nie odwrotnie. Wdech i wydech. Mocno pracuje pośladek. Jest ogień w nogach. Jestem pewna, że jest. A przecież to tylko joga. Kto może, trzymamy. 3, 2, 1. Pies głową w dół. Maszerujemy. I znowu na zewnątrz, obie do środka. Na zewnątrz, do środka. Wolniej lub szybciej. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I znowu małymi kroczkami do przodu. I do tyłu. Wdech. Pies głową w dół. Wydech. Skłon do przodu. Mięśnie brzucha ściągnięte. 5. 4. 3. 2. I ostatni raz.
prawa noga do tyłu. Palce podkurczone. Ramiona z tyłu. Wdech i wydech, skłon do przodu. Staramy się unieść ramiona. Jeśli nie możecie zapleść, to trzymamy z boku. Wersja trudniejsza. Przy tym skłonie do przodu. Znowu próbujemy unieść kolano. Wdech i wydech. Kto jeszcze bardziej czuje tą równowagę, to z wdechem unosi, z wydechem do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Kto może? Trzymamy tą pozycję. Trzy, dwa, jeden. Pies głową w dół. Muszę w miejscu. I znowu. Prawa, lewa do środka, lewa, prawa do środka. Wolniej, szybciej. Tak, żebyście nie mieli zadyszki. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Maszerujemy do przodu. I do tyłu. Próbujemy większe kroki. Czyli już robimy wykrok tym razem. Raz do przodu, raz do tyłu. Doskonała na wszystkie mięśnie. Zarówno górna, jak i dolna część ciała. Plecy, mięśnie brzucha. Doskonale przygotowują do pozycji deski. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Okej, lewa noga do tyłu. Palce podkurczone. Ramiona. Wdech i wydech. Albo unosimy lewe kolano. Albo pełny ruch ramion. Wdech, wydech. Mocno pracujemy mięśnie brzucha. Ściągamy w stronę kręgosłupa. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Kto może, zostaje w tej pozycji. Trzy. Dwa. Jeden. Pies głową w dół. Maszerujemy. Do przodu. I prawa noga. Do tyłu. Wracamy. I znowu prawa. Wdech dostawiamy. Wydech do tyłu. Jak najdalej potraficie. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Dostawiam do tyłu i zostajemy w tej pozycji. Mogą być jeszcze palce, dłoni lub na kolanie. Jedna lub dwa ramiona uniesione. Pośladek prawej strony mocno pracuje. Pulsujemy, kto może. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Z uśmiechem na twarzy. Jeden. Dostawiamy do przodu. Lewa. Do tyłu. Wdech dostawiamy. Wdech do tyłu. Wdech. Wdech do tyłu. Trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Zostawiamy lewą nogę z tyłu. Dalej podparci na podłodze lub po
podpierając się na prawej nodze, unosząc jedno lub oba ramiona. Gotowi? Pulsujemy. 5, 4. Mocno pośladek ściśnięty lewej strony. 3, 2, 1. Jest ogień. Jest głową w dół. I maszerujemy w miejscu. Powoli do przodu. Kolana ugięte. Staramy się pochylić biodra do przodu. Na tyle, ile dajecie radę, żeby czuć, że się rozciągają pośladki. Tylna część ud. Mogą być dłonie na łokciach. Jeśli dosięgacie do podłogi, opieramy dłonie. Możecie potrząsać głową. Kto ma wysokie ciśnienie, to wtedy głowa wyżej niż klatka piersiowa. Jeśli czujecie, że chcecie się pokołysać na boki czy do przodu, do tyłu, to słuchajcie swojego ciała. Gdzieś jeszcze są jakieś napięcia. 5, 4, 3, 2, 1. Do pozycji psa z głową w dół. Powoli schodzimy na kolana. Do pozycji dziecka. Staram się trzymać głowę nad podłogą, aby mięśnie karku, szyi były aktywne. Możecie pozostać bez ruchu lub kołysać się na boki. Rozciągamy plecy, biodra, pośladki. Do pozycji na czworaka. Lewa noga. Kolano za lewą dłonią, prawą prostujemy. Będziemy rozciągać lewą stronę, pośladek i biodro, więc jeżeli czujecie, że mięśnie się rozciągają, to pozostajecie w tej pozycji lub pogłębiamy. Przestawiając tę stopę do prawej, ale biodro jest nad podłogą. Jeżeli jeszcze możecie bardziej rozciągnąć lewą stronę, przechodzimy na przedramiona. Prawy pośladek ściągnięty, tak żeby pchać biodra w dół, do podłogi. Rozciągamy lewą stronę, ale również prawą część uda, przednią część naszej nogi. W tej pozycji jeszcze wygodniej czuję, że jeszcze może zejść niżej, aby pogłębić to rozciąganie, szczególnie z lewej będziecie czuć, to nie głowa, tylko cały tułów schodzi niżej. W każdej chwili możecie wrócić do poprzedniej opcji, jeśli poczujecie, że to rozciąganie jest zbyt głębokie. Kto może, to pozostaje jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Dłonie, prawa stopa, unosimy biodra i zmieniamy nogę. Prostujemy lewą, biodro schodzi niżej. Może być podparte na prawej stopie lub będziemy ją przesuwać do lewej. Ciężar ciała bardziej na lewą stronę, tak żeby lewe biodro było niżej podłogi, a prawe wyżej. I znowu, wyżej klatka piersiowa, mniejsze rozciąganie, kto bardziej rozciągnięty na łokciach lub nawet opierając klatkę piersiową. Pamiętajcie, żeby oddychać głęboko i spokojnie. Sprawdźcie, czy macie ściągnięty lewy pośladek. Mam nadzieję, że tak. To może to jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Powoli wstajemy do pozycji na czworaka. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Kołyszemy
biodrami na boko i patrzymy na boki i patrzymy za siebie. Biodra w prawo, patrzymy w lewo. Biodra w lewo, patrzymy w prawo na nasze stopy. Świetne ćwiczenie na kręgosłup, jak również doskonale rozciąga biodra. Warto dodać to ćwiczenie, jeśli ktoś chodzi na długie spacery, biega czy jeździ na rowerze. Świetnie. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Teraz położymy się na plecach. Nogi skrzyżowane, kolana blisko, ciała, dłonie lub przedramiona. Jeśli nie unosimy głowy, nie unosimy barków, to nie ma być żadnego napięcia w górnej części ciała. Pozostajecie lub możecie pokołysać się na boki. Rozciągamy znowu pośladki, biodra i masujemy dolną część pleców. Czujecie? Bardzo przyjemne ćwiczenie rozciągające. Im bardziej kołyszycie się na bok, to angażujecie też boczne mięśnie brzucha. To wygląda prosto, ale łatwo jest kołysać się do boku, trudniej jest wrócić do środka. Więc jeżeli nie sprawia Wam to problemu, to znaczy, że mięśnie brzucha, te boczne, są mocne. Łączymy z oddechem wdech i wydech. Powoli do pozycji wyjściowej. Wyciągamy ramiona za głowę. Wyciągamy nogi przed sobą. Podnosimy prawe, lewe biodro, ściągając pośladki. Teraz ramiona wzdłuż ciała. Dłonie skierowane do góry. Parę razy głowa na boki. Unosimy prawo, lewy bark, biodro, trochę poruszamy nogami, stopami, tak żeby rozluźnić już mięśnie. Bierzecie głęboki wdech i wydech. Możecie położyć sobie jedno lub dwie dłonie na brzuchu, tak troszeczkę poniżej pępka i skupiamy się na oddechu. Chcemy ćwiczyć oddech przeponowy, co oznacza, że przy wdechu nie unosi nam się klatka piersiowa, tylko właśnie brzuch. Jeżeli Wam to nie wychodzi, to proszę nie przejmujcie się. To jest tak samo jak wszystko inne ćwiczenia i kwestia powtórzeń. Tylko starajcie się skoncentrować swój wdech, żeby przechodził niżej niż tylko klatka piersiowa, bardziej w dół, do brzucha, do przepony. Jak Wam dzisiaj nie wyjdzie, nie wywołujcie na sobie zbyt dużej presji. Z czasem opanujecie ten ruch. Taki oddech jest dużo głębszy, dostarcza z jednym oddechem dużo więcej tlenu, co zwiększa Waszą wydolność. Szczególnie ważne dla tych, którzy uprawiają dynamiczne sporty, takie jak bieganie, szybkie pływanie, szybka jazda na rowerze. Wszystko to, co wymaga prędkości, bo wtedy nie ma czasu na dotlenienie mięśni, a właśnie głęboki, spokojny oddech pozwala, że mięśnie się nie męczą. Kto czuje, że ten brzuch się unosi, to może dodatkowo skoncentrować się na długości tego oddechu, czyli liczy sobie na przykład do trzech przy wdechu i trzy na wydechu. Jeśli wychodzi na trzy, wydłużamy na cztery. Powoli liczcie sobie w głowie. Jeden, dwa, trzy, cztery,
I z wydechem 4, 3, 2, 1. I tak można wydłużać. Jeżeli bez problemu liczycie do 5 czy do 6, to można jeszcze dodatkowo wstrzymać oddech na 1 sekundę. Czyli na przykład liczymy do 6, wdech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wstrzymujemy, 1 i wypuszczamy, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tylko też nie próbujcie wszystko naraz. Najpierw najważniejsze, żeby opanować oddech przeponowy, czyli unoszenie brzucha, a dopiero potem dodatkowe kombinacje. Taki oddech też bardzo uspokaja Wasze ciało. Kiedy już naprawdę go wyćwiczycie, szczególnie właśnie biegacze, to zauważycie, że jesteście bardziej zrelaksowani w czasie biegu. Bardziej panujecie nad oddechem. On nie musi być szybki do tempa biegu, tylko właśnie im spokojniejszy, im wolniejszy, nawet jak szybko biegniecie, to nie będziecie się tak szybko męczyć. Kto, komu podoba się to ćwiczenie oddechowe, ma z tego przyjemność, złapał już rytm, to możecie pozostać dalej, ćwiczyć. Kto chciałby już skończyć, to najpierw wyciągamy wysoko ramiona za głowę. Tak jakbyśmy chcieli rozciągnąć kręgosłup, tak jakby ktoś nas ciągnął za dłonie, a druga osoba za stopy, za nogi w przeciwnym kierunku. Rozciągamy plecy, kręgosłup. Powoli ramiona wzdłuż ciała. Stopy płasko. Bez pośpiechu. Będę Wam to zawsze przypominać. Ta zmiana, szczególnie kiedy się obudzicie rano, to jest gwarancja, że nie będzie problemów z plecami, z odcinkiem lędźwiowym czy z karkiem. Bo go nie obciążacie przy codziennym wstawaniu z łóżka. Jak już skończycie, to głęboki wdech, znowu wyciągamy wysoko ramiona i powoli rozluźniamy. Dziękuję bardzo. Przebijamy piątkę. I fajnie, że przebijacie w komentarzu. Naprawdę super, bardzo fajny pomysł. Bardzo jest to dla mnie przyjemne, że jest reakcja. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że był ogień, jak to mówicie. I czujecie się tacy silni, bo wiem też, że paru panów ogląda, tak? Płeć męska, więc czemu nie? Będę do Was się zwracać teraz już w innej formie. Dziękuję za wszystkie fantastyczne komentarze, za to, że jesteście, że nasza grupa cały czas rośnie i korzystacie z tych wszystkich ćwiczeń. I dajecie mi też propozycje, co nowego chcielibyście widzieć na kanale, bo to wszystko jest dla Was. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, na które mogę odpowiedzieć, rozszerzyć temat, to oczywiście piszcie w komentarzach poniżej tego odcinka lub na naszej grupie na Facebooku pod tą samą nazwą. Życzę Wam miłego weekendu i zobaczymy się za 2 tygodnie z nowymi ćwiczeniami. Na razie, pa!